Radio cały czas jest dobre. Od wieków, tylko od swojego powstania w zasadzie. No i bardzo dobrze, i tego się trzymajmy. A ja się akurat nie angażuję, chyba dobrze, nie powinienem się wypowiadać. No właśnie, powinien się pan zaangażować. Przecież to muzyczna stacja, po co takie rzeczy robi? Po co wypowiadać ideologię, panie ministrze, ale pomocy chcemy. Byłem zaproszony dlatego, ale panie ministrze, przed spotkaniem mówiliśmy panu, o co nam chodzi, że jestem od politycznienia, żeby nie było takich siup, jak zostały zrobione z panią Cowalą. A pan powiedział na antenie, że my się domagamy dobrego. My nie protestujemy tu. Pan zobaczy na to, co jest napisane. Łapy precz polityków, a nie chcemy dobrego radia. To jest dobre radio. Dobre radio. To jest dobre radio. I dlatego nie chcemy tu takich... Pan minister też na pewno słuchał, prawda? Właśnie dlatego myślę, mniej demonstracji politycznej. A to nie jest demonstracja polityczna. Nikt z nas nie jest politykiem, panie polityce. A politycznie. My nie chcemy... Zostawmy to apolityczne, dobrze? Ale jak to zostawić apolitycznie, jak jest politycznie? No jest politycznie, panie ministrze. Szanowny panie, no to mogę nie przychodzić, ale pani redaktor mnie zaprosiła na debatę. Ale to nie o to chodzi. Ale to chodzi, że pan nie przychodzi. Niech pan przychodzi. Tylko nie rządźcie tym radiem. Zostawcie je profesjonalnie. Zostawcie nasze radio. Zostawcie nasze radio. Zostawcie nasze radio. Dziękujemy za pomoc. Wy nie powinniście nazywać naszego radia jako broni. To mi się wydaje. Ale trochę na antenie tego jakoś nie widać i nie słychać o tym. No to trzeba było dzisiaj słuchać. Słuchałem. Słuchaliśmy. Ile się udało, to się panu udało. Ile się udało, to się udało. No trudno. Jak długo się ten PiS pociągnie z tym radiem naszym w taki sposób jak w tej chwili? No wszystko zależy od... tego, czy uda się zbudować większość wokół przystanku propozycji twórców. My uważamy i my chcemy utrzymać kolejność taką. Najpierw zbudować ustawę i rozwiązania, które raz na zawsze zablokują politykom dostęp do i możliwość generalna. A dlaczego państwo nie zrobili tego wcześniej? Zrobiliśmy to dwukrotnie. Dwukrotnie taki projekt Platformy w Sejmie się znalazł i został przy pomocy opozycji i pana prezydenta zawetowany i odrzucony. Proszę mieć pretensje do tych, którzy teraz tutaj w tej budynku rządzą. Tu rządzi zupełnie. Ale państwo nic nie zrobili przy odwoływaniu pana Skowrońskiego. Ale rząd nie ma tutaj żadnych możliwości. No proszę pana, no chyba pan wie, że rząd żadnych możliwości i działania, jeśli chodzi o obsadę personalną, czy to radio, czy telewizji, nie ma. Się nie wypowiada. Politycy mają, ale bynajmniej nie z Platformy. A minister jest dobrze, pan o tym wie. Przekonajcie, no dokładnie, znaczy dokładnie nam o to chodzi. Znaczy dokładnie nam o to chodzi, to przekonajcie PiS i SLD, żeby poparł projekt ustawy, który gwarantuje, że politycy w mediach nie będą mieli nic do powiedzenia. Ich przekonujcie, a nie nas, bo nas nie trzeba przekonywać, bo my takie rozwiązania przygotowaliśmy. Jedyne, co my możemy zrobić, to spowodować, że takich albo innych nie będzie, albo mniejszy, no to się będą reprezentowali w parlamencie. No bo... Do tego się sprowadza. I to się też tyczy państwa. Chcielibyśmy, żeby zanikanie również jest pewne. Mówili o tym, że tak nie powinno być, jak jest teraz. O trójce zawsze głosi. Oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy.
A kto jest polityk? Pan Sobala. Pan Sobala. Ja przynajmniej... Ja osobiście... Ja osobiście nie znam. Ja osobiście nie znam się. Nie znam pana Jacka Sobali, więc... Nawet po pan Jacek Sobala nie jest polityk. Bardzo podobne procedury do trójki. Radio Blitz. Jakim cudem ten człowiek został dyrektorem tego radia? Czego nie wiem, jasno mówiąc. No to proszę się dowiedzieć. Nie mam na to żadnego wpływu. No nie wiem, i proszę na tej stronie internetowej umieścić jasną odpowiedź. Skąd Jacek Sobala wziął się trójką? Jeszcze raz panu odpowiem. Nie mam na to wpływu. Jak pan chce ze mną w tej sprawie korespondować, to zapraszam. Albo na wiejską, albo przesłać mail na moją, jest na stronie sejmowej mail. Ja z przyjemnością panu... Ja tylko chciałem panu posłowi Warszawkowi, zauważyć, że są ludzie z różnych części Polski. I oni tu przyjechali specjalnie dla was, po to, żeby wyrazić swoją opinię. Dziś przyjechaliśmy tutaj, ale oczywiście. Skąd państwo, że się przyjechali? Katowic! Ale oczywiście przyjdziemy również na wiejską. Oczywiście przyjdziemy. Zapraszamy. Okazuje się, że my mamy większy wpływ jak państwo chyba na tę decyzję. Ja tego, no, nie wiem. Ja w to nie wątpię, że macie większy wpływ, bo to radiosłuchacze przede wszystkim. Bardzo byśmy chcieli. Bardzo byśmy chcieli, żeby było. Żeby redaktorzy, pracownicy decydowali o swoich przełożonych. Ponieważ to też... Znaczy o przełożonych, ja już w to nie wchodzę, bo to już są kwestie natury niezwiązane. My jasno odpowiadamy na jedną kwestię. Uniemożliwiliśmy ponowne uchwalenie ustawy, którą proponowała Platforma Obywatelska. Rzeczywiście głosowaliśmy w polskim Sejmie przeciwko tej ustawie, bo ta ustawa w ogóle by uniemożliwiła funkcjonowanie mediów publicznych. I proszę tego nie łączyć, że to, że my głosowaliśmy i SLD tak samo głosowało, że jest koalicja. Natomiast każdy z tego, którego by wynikało, że politycy, tak jak państwo tutaj mówicie, mają łapy na mediach publicznych położone. Ja nie znam pana Poczachowskiego, no to jest pytanie, na które ja nie udzielę odpowiedzi. No to jest członek partii, której... Nie znam pana Poczachowskiego. A ja mam pytanie, czy zna pan kogokolwiek z Krajowej Rady? Tak, znam pana przewodniczącego. Tylko? Tylko. Nikogo pan nie zna. Znam pana Kołodziejskiego, dlatego że nieraz spotykam się z nim w Sejmie. Na przykład jest sprawozdanie, że nie mam zamiaru, nie zapłaciłem. Państwa w jakikolwiek sposób wprowadzać błąd, jakby w tym kontekście, że mój wpływ na media, jeśli chodzi o zarządy, jest jakikolwiek. Jest żaden. To prezes zarządowca, tu już jest pytanie, w moim przekonaniu, nie do mnie. Proszę pytać o to głębiej. Lidia radzi, ja nie wiem, czy nie radzi. Nie bierze udziału w żadnych rozmowach w tym zakresie. Dajmy muszę się z państwem pożegnać. Nic nie wie. No. Nikogo nie zna. Odpowiadam ja. To jest straszne. No po co pan jest w ogóle politykiem, skoro pan nikogo nie zna i nam nic nie ma wpływu. Ale odpowiadam ja. Przypadkiem pan tu trafi? Nie. Żegnamy reklamy. Widziałem wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzonych Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.